Powoli opuszczam Erzurum po tygodniowej przerwie. Jadę w stronę Agri, kieruję się na wschód. Już prosto do Iranu. Dzień dobry. Proszę Państwa, spałem dzisiaj na placu zabaw. Bardzo to był dobry nocleg. Nie było żadnych psów, żadnych nocnych odwiedzin, nikt mnie nie niepokoił. Jest stoliczek. Dobry nocleg to był, bardzo dobry, tylko straszna wilgoć jest. Nie padało, a cały mokry namiot. Cały mokry. Cały mokry. Ale może zaraz będzie słońce, wzejdzie słońce, to go przesuszy. Psa sosej. Piotrusiu, nie seplej tak. Piotrusiu, nie seplej tak. Rób śniadanko. I ruszaj się, bo zmarzniesz. 2 stopnie tylko są. Hopsa. Hopsa, hopsa. Wskakujemy do namiociku. Odrzuć kuboty. I bierz się do roboty. O, wyszedł rym. Odrzuć kuboty, bierz się do roboty. Odrzucę kuboty i biorę się do roboty. Miałem 8-dniową przerwę od namiotu. 8-dniową. Proszę Państwa, ale przyjemnie, no nie mogę. Normalnie zacznę się rozbierać zaraz. I się chyba przebiorę w koszulkę. Rano były 2 stopnie, ale na słoneczku no to jest cieplutko. Trzy warstwy. Moja koszulka, ta niebieska, to jest koszulka z Ciuchlandu. Jest taki materiał termo. Coś tam. Jest cieniutka, ale bardzo ciepła. Mam już ją chyba nie wiem ile, ze 12 lat. Na pewno przeżyję te koszulki z Decathlonu. To się kręci cały czas dwóch takich chłopaków. Negusów. O, moja babcia by na nich powiedziała. Negusy. Cały czas coś tutaj psocą. To znaczy niedawno byli na huśtawce i ją walili w nią patykiem. Teraz chodzą tam za murkiem i łypią na mnie co jakiś czas. I rzucają kamieniami, ale nie we mnie, tylko tam w stronę rzeczki, tam jest rzeczka po drugiej stronie, może nie wiem w co rzucają, w ptaki, o
pewnie w ptaki rzucałem. Jak byłem mały, też rzucałem w ptaki. Dobra, bez sensu. Gadanie, pieprzenie o niczym. Pieprzenie o niczym, a w zasadzie to chciałem powiedzieć o no, dwóch rzeczach. No. Pierwsza rzecz to jest Bronka Nowicka. Książka Bronki Nowickiej pod tytułem Nakarmić kamień zaczyna się tak. Smutek mnie uczy, że służę do życia. Kiedy jesz, mówi, masz pamiętać, żeby gryźć i połykać. Tylko tyle. Bo widzisz, chodzi o to, że włosy rosną bez twojej pomocy, samo się oddycha i samo śpi. Oczy wiedzą, co zrobić, żeby się zamknąć. W zasadzie jesteś sobie potrzebna prawie do niczego. Więc idąc, tylko przebieram nogami, a siedząc, uciskam stołek, który skrzypi. Kiedy tak siedzę, widok całymi godzinami używa mnie do patrzenia. Przeczytałem Państwu ten fragment, bo ja bardzo często tak mam. Znaczy, wydaje mi się, że to nie ja patrzę, tylko świat patrzy na mnie. No patrzy na mnie, no to wszystko, co tutaj jest wokół, tak jakby takie wielkie oko. Wielkie oko składające się z tego widoku tutaj. Z tych drzew, z tej ławki, z tym stołem, z tych domów, nieba, słońca, chmur, gór na horyzoncie. To jest jedno wielkie oko. To jest takie jedno wielkie oko, które na mnie patrzy, no. Obserwuje mnie. Zagarnia mnie tak. Obserwuje mnie, no. Najsilniej to czuć, jak nie ma za dużo ruchu wokół. Jak nie ma za dużo ruchu. Jak nie ma samochodów, zbyt wielu ludzi. Jak jest cisza i spokój, to wtedy najsilniej to czuć. Prawda? Znaczy się Państwo zgodzą z tym. Albo nie, albo teraz słuchają, albo już nie słuchają, stwierdzili, że na koniec. Już nikt nie słucha, tego nie ogląda. O, idą negusy. Znów idą. Normalnie zaraz ich pokażę, no. Negusy, to moja babcia tak mówiła na mnie, jak byłem mały. Negus. Ty negusie, mówiła do mnie. Negusie jeden. Albo szatanie, o. To były dwa słowa najczęstsze kierowane w moją stronę. Przez babcię. Szatanie i negusie. Mówiła, szatanie, widziałam cię przez okno, jak jechałeś rowerem. No, patrzą na mnie, że gadam do siebie, no. Kurde. Tak mi się wydaje, bo teraz zdjąłem okulary, ale widzę, że są głowy w moją stronę skierowane. Ojej. O jest. Oj, cieplutko. Oj, skarpety mam ciepłe też. Proszę zobaczyć, mam ciepłe skarpety, ale normalnie się zdejmę. Jeszcze, proszę Państwa, jeszcze powiem o jednej rzeczy, zanim skończę te poranne monologi. W ogóle mam taki pomysł, żeby tą moją stronę i to moje nazwisko, trudne do wypowiedzenia nawet przez Polaków, nie mówiąc o obcokrajowcach, czyli ten Strzeżysz cały, więc żeby ten mój profil czy kanał, jak zwał, tak zwał na YouTubie, przemianować, zmienić nazwę. I mam taki pomysł, żeby nazwać to Monologi z Drogi. Także mój kanał nazywałby się Monologi z Drogi. Co Państwo na to? Może zrobię sondę. I czy to ma sens? Czy zamienić Piotr Strzeżysz na Monologi z Drogi? No. Proszę Państwa, ale mi tu dobrze. Ale ładnie jest, proszę Państwa, no przepięknie tutaj jest. Ale mi tu dobrze jest, proszę Państwa. Jak tutaj ładnie jest, no. Jezu, jak tutaj ładnie jest. Kurde. Ale mi tu dobrze. Ale mi dobrze jest, no. Ale dobrze. Thank you.
wieczór, proszę Państwa. Robi się ciemno. Jest 10 minut po zachodzie, więc za 10 minut będzie ciemno, więc muszę się szybko przebrać. Jestem na przełęczy Sajdaji i zaraz będę jechał w dół. Zaraz będę jechał w dół szukać jakiegoś miejsca do spania. Tylko jeszcze wodę gdzieś po drodze by było fajnie nabrać. Przebieram się, bo jest zimno, 8 stopni, a ja w krótkich spodenkach. Ale jak wjeżdżałem, to się rozgrzałem. Dzisiaj znów kilometr przewyższenia. Dobra, szybka przybierka, długie spodnie, kurtka i w dół, póki jeszcze jest widno, bo po ciemku się źle zjeżdża. No dobrze, przebrałem się i w dół. Do miasta mam 30 parę kilometrów i po drodze jest jeszcze jedna górka, także raczej nie dojadę. Ale może po drodze się trafi jakaś stacja benzynowa, to tam bym pewnie coś zjadł, nabrał wodę i no, ostatecznie mam kawałek chleba. To nawet na kawałku chleba do rana przeżyję, a rano znów będzie dzień. Chłodno, chłodniutko. Jednak postanowiłem nie zjeżdżać nocą. Jest dość niebezpiecznie, jest bardzo duży ruch, dużo ciężarówek. Zatrzymałem się przy stacji benzynowej. Okazało się, że też jest tutaj też okazało się mini restauracja, a właściciel pozwolił mi się rozbić za budynkiem, więc tam zaraz zejdę niżej. Będzie pewnie trochę głośno, bo tu jest blisko ulicy, no ale już pal licho. Tu jest w sumie niedaleko są góry, ale to już tu będzie spokojniej i bezpieczniej. To już tutaj zanocuję, rano może jeszcze jakieś śniadanie zjem. Także jest tu mini restauracja, rozstawię namiot i wrócę tu na jakieś jedzenie, podobno mają coś do zjedzenia, więc skorzystam, no i już nie będę nocą jechał, jutro zdążę jeszcze się najechać, także zawsze bezpiecznie. Dobrze, to rozkładam namiot i wracam na jedzenie. A wyjąłem, w ogóle wszyscy się bardzo strapili, że mi będzie zimno i że w nocy zamarznę, tak przez translatora się dogadaliśmy. Więc wyjąłem śpiwór pokazać, że nie zamarznę, mam ciepły śpiwór. Dobra, rozkładam, idę rozkładać namiot. Pieski już, proszę Państwa, w pogotowiu. No, malutkie jeszcze. Dokazują. A ja spałem tutaj, całkiem dobrze się spało. Gdyby nie pieski, to znaczy nie te to sobie spały spacznie tam w komórce z tyłu, ale pewnie ich mama, albo tata. Mama albo tata, no to tutaj nieźle dawała. Dwa razy wychodziłem, tutaj przy namiocie stała i szczekała, ujadała, o Jezu. No ale dobra, takie uroki, ale przynajmniej bezpieczny nocleg był. I tutaj chyba jednak zjem śniadanie. Miałem się stąd zabrać, wstać wcześniej rano. Myślałem, że się stąd zabiorę, tak sprawnie pojadę, ale jednak jeszcze chyba zrobię tutaj śniadanie. Ojej. Już po śniadanku, już posprzątałem tutaj większość rzeczy. Niedługo będę zbierał się. Jeszcze wracając do tego poranka w parku w miejscowości Horasan, kiedy już złożyłem namiot i siedziałem przy stoliku. I przyszli ci dwaj chłopcy. Jeden zorganizował w parku randkę dla swojej dziewczyny i to ma być niespodzianka. No i rzeczywiście ten stolik był udekorowany wstążkami. Na stole było jedzenie, brusik, no w ogóle no. Pomyślałem, że może coś spsocił i w ten sposób chcę ją przeprosić, że zorganizował takie no, mini przyjęcie nawet w tym parku. Był tam z kolegą, potem jeszcze przyszła ich koleżanka. Myślałem, że to właśnie ta dziewczyna, ale potem się okazało, że to jest koleżanka i ona pomagała tam jeszcze przystroić wszystko. Było takie serduszko napompowane, duże. No, a potem okazało się, proszę Państwa, że to była pierwsza randka. To znaczy, to było takie oficjalne poproszenie o chodzenie. Użyję takiego zwrotu jeszcze z czasów mojej
bardzo wczesnej młodości, a właściwie nawet dzieciństwa. Kiedy, jak jeszcze byłem w podstawówce i podobała mi się jedna dziewczyna i nie miałem odwagi sami zaproponować, no nie wiem, chodzenia, spotkań. I zrobiłem to przez jej koleżankę, to znaczy poprosiłem koleżankę, żeby ją zapytała, czy zgadza się ze mną chodzić, czy zgadza się na chodzenie. I się nie zgodziła. Traumę mam do dziś. No i to była oficjalna randka i jakby nie wiedziałem, no. To, jak już prawie miałem stamtąd pojechać, nagle pojawiły się w parku dwie dziewczyny i one tak, no jakby to powiedzieć, tak wydawało mi się, że właśnie podchodzą do mnie. Potem okazało się, że w ogóle one myślały, że to ja jestem tym. Znaczy jedna z nich myślała, że to ja jestem tym, który zorganizował tą randkę. Więc ona przyszła do parku, nawet nie wiedziała, z kim ma się spotkać. Też pewnie było załatwiane przez jakąś koleżankę albo kolegę, ale pewnie koleżankę. No i one podeszły do mnie tak dyskretnie podchodziły. Ja tak patrzyłem na nie, one na mnie. Ja powiedziałem dzień dobry. One odpowiedziały, no ale pojawiła się ta koleżanka tamtych chłopaków i chyba wytłumaczyła, że to nie ten zorganizował tą randkę i nie w namiocie, tylko tam przy drugim stoliku, znaczy namiot już był złożony. No i ona tam podeszła z koleżanką, taka wyższa, czarna, z długimi włosami dziewczyna, i ten chłopak wręczył jej kwiaty, uklęknął przed nią. No patrzyłem na to jak urzeczony w ogóle. No, to było piękne. To, że mogłem być świadkiem tego momentu, może dla nich nawet najważniejszego momentu w życiu do tej pory, a dla mnie zdecydowanie najpiękniejszego momentu w trakcie tej podróży. Traktuję to jako przywilej. To, że mogłem to zobaczyć, to, że mogłem w tym współuczestniczyć, ogromny przywilej. No i nie nagrałem tego też. W ogóle to było, to trwało to no może pół minuty, a może minutę. I przez całą tą minutę nie pojawiła się nawet jedna myśl, taka no przebłysk choćby, przez sekundę nawet. Nie miałem takiej myśli, żeby wyjąć aparat i zacząć to filmować. I potem żałowałem. Jechałem pół dnia rowerem pod górkę, była przełęcz do zrobienia. Sobie myślałem, że kurde, no była taka okazja, żeby nakręcić taką chwilę. No taką naprawdę piękną chwilę. Jedyną, zupełnie niepowtarzalną. Kiedy chłopak klęka przed dziewczyną z bukietem kwiatów i prosi ją o chodzenie. Ona się zgodziła, bo się przytulili. Przytulili się i usiedli tam przy tym stoliku, a potem ten znajomy chłopaka i dziewczyna, i znajoma dziewczyny sobie poszli i oni zostali sami i siedzieli przy tym stoliku i objęci i rozmawiali. No i nie nagrałem tego, no. Nie zrobiłem zdjęcia, nie nagrałem. Ale to może potem sobie pomyślałem, że dobrze, że tego nie nagrałem. Dobrze, że tego nie sfilmowałem. Zostawiłem im tę intymność, no. Zresztą, czy wszystko musi być nagrane, no? Czy wszystko trzeba nagrywać? Czy wszystko trzeba zachowywać? A poza tym jest nagrane tutaj. Tutaj jest nagrane. No nie trwała to pamięć. Tyle to będzie nagrane, ile będę ja, ale z drugiej strony na nośniku no, też nie trwałe, no. Tyle będzie na nośniku, na jakimkolwiek nośniku pamięci, ile przetrwa ten nośnik, a te nośniki wcale nie są takie trwałe. Kto wie, czy tutaj nie będzie dłużej niż na niejednym nośniku. Już sam mam takie dyski w domu, których nie mogę otworzyć, a na które pozgrywałem zdjęcia jeszcze tam sprzed 20 lat, 20 kilku lat. Nie mam już tych zdjęć, jakby nie mam ich w fizycznej formie, a nie można dostać się do dysku, nawet jeden oddałem kiedyś do jakiegoś zakładu i nie ma tych zdjęć, więc... I taką Turcję będę pamiętał, właśnie taką. Z kwiatami, z uśmiechem, objęciem, intymnością.
Myślę, że taka Turcja we mnie zostanie. Dzień dobry, proszę Państwa, już po śniadaniu. Zostanę tutaj jeszcze jeden dzień i tutaj film zmontuję. Tam w Iranie różnie bywa, może nie będę mógł wrzucić na stronę i będzie problem, a tak to już tutaj to zrobię i będzie święty spokój. A tam w tle jest góra Ararat. Nawet całkiem ładnie ją dzisiaj widać, wczoraj w ogóle jej nie widziałem. Także życzę... Kurde, co to jest dzisiaj? Środa. Życzę przepięknej środy i na razie nie będę gadał, może wieczorem coś jeszcze powiem, jak idą postępy w edycji filmu, może już będzie do wieczora gotowy, także dam znać. Wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia.